Drogi ze stocz i opli rozsumiały się warkotem uruchamianych silników. Wkrótce dwa strumienie karetek pogotowia, wozów strażackich i policyjnych, wojskowych ciężarówek i jeepów ruszyły do Midwich. Samochody podjeżdżały do błonii, prywatne pojazdy zatrzymywały się i pasażerowie wysiadali tłumnie. Większość ciężarówek wojskowych zmierzała do opactwa przez Hickam Lane. Tylko jeden mały, czerwony samochód zjechał samotnie z szosy na wyboistą drogę do Kailmeynor. Alan Hodges wpadł do gabinetu Zerabiego i odciągnąwszy ferlin od kominka, mocno przytulił ją do siebie. – Jak się czujesz, najmilsza? – krzyknął zdyszany – czy nic ci nie jest? Kochanie rzekło w odpowiedzi Ferlin. Po odpowiedniej przerwie Gordon Zelaby zauważył: My też czujemy się dobrze, choć trochę oszołomieni, a także przemarznięci. Dopiero w tej chwili Alan zauważył ich obecność. Nim zdążył coś powiedzieć, zapaliło się światło. "Wspaniale" zawołał. "Zaraz przyniosę coś gorącego do picia." I wybiegł z pokoju, pociągając ze sobą Ferlin. Gorące napoje za chwilę, szepnął Zelabi ileż muzyki w tym prostym zdaniu. Gdy siedliśmy do śniadania w train, dowiedzieliśmy się, że pułkownik Westcott już wyszedł i że w Midwich życie wróciło do normy. Rozdział szósty: Życie w Midwich stabilizuje się. Na szosie ze stocz patrolował jeszcze policjant, ale jako stałych mieszkańców przepuścił nas od razu i bez żadnych przeszkód dojechaliśmy do domu. Oczywiście dręczyła nas ciągle myśl, co zastaniemy po powrocie, ale okazało się, że niepokoiliśmy się niepotrzebnie. Dom wyglądał dokładnie tak jak w dniu naszego wyjazdu. Wewnątrz też wszystko było w porządku, z wyjątkiem mleka, które skwaśniało w lodówce z powodu przerwy w dostawie prądu. W pół godziny po powrocie nasze przeżycia z ubiegłego dnia zaczęły nam się wydawać niemal nierealne, a gdy wyszliśmy pogadać z sąsiadami, okazało się, że wszyscy mieli wrażenie jakiegoś mirażu. Jak wyjaśnił Zelebi, było to zupełnie zrozumiałe, bo o całej sprawie wiedzieli tylko tyle, że wieczorem nie położyli się spać, a rano zbudzili się, skostniali z zimna, to były tylko pogłoski. Niewątpliwie stracili jeden dzień życia, bo trudno przecież przypuszczać, że cała reszta świata pomyliła się w obliczeniu czasu. Zelabi zapewniał, że dla niego osobiście nie była to interesująca przygoda, bo interesować może tylko coś, co przeżywa się świadomie, a on stracił przecież świadomość. Wobec tego skłonny był zlekceważyć całe to wydarzenie i zapomnieć, że oszukano go o jeden dzień życia. Zainteresowanie sprawą Midwich wygasło prędzej niż można było się tego spodziewać. Prasa nie znalazła tu dla siebie smakowitej pożywki. Było 11 ofiar śmiertelnych, ale i z tego nic się nie dało wysmażyć, z braku sensacyjnych szczegółów, które rozemocjonowałyby zblazowanych czytelników. Natomiast relacje osób, które przeżyły, były pozbawione wszelkiego dramatyzmu. Wszystko, co mieli do powiedzenia, to, że obudzili się zziębnięci. Spośród jedenastu ofiar śmiertelnych, robotnik rolny William Trunk zginął wraz z żoną i synkiem w płonącym domu. Małżonkowie Stakefield również padli ofiarą pożaru. Inny robotnik rolny Herbert Flak leżał martwy na trawniku przed domem pani Harriman, gdzie znalazł się z niewyjaśnionych powodów w czasie nieobecności pana domu, zatrudnionego w tym czasie w piekarni. Harry Crankert i jego kolega nabawili się zapalenia płuc, leżąc całą noc przed gospodą pod kosą i kamieniem, nie udało się ich odratować. Na zapalenie płuc zmarły poza tym jeszcze cztery starsze osoby. W następną niedzielę pastor Libody odprawił dziękczynną mszę na intencje tych wszystkich, którzy przeżyli i trzeba przyznać, że tego dnia było w kościele o wiele więcej osób niż zwykle. Przez cały tydzień po Midwich kręciło się kilku żołnierzy i sporo służbowych samochodów, ale centrum zainteresowania nie leżało w tym miasteczku, ale w pobliżu ruin opactwa, gdzie postawiono strażnika przy dużej wyrwie z ziemi, która wyglądała jakby niedawno spoczywało w tym miejscu coś bardzo masywnego. Inżynierowie przeprowadzali tu pomiary, robili rysunki i zdjęcia. Następnie teren przemierzali wzdłuż i przez pirotechnicy i saperzy, którzy przywieźli ze sobą liczniki Geigera i całe mnóstwo innych instrumentów. Potem nagle wojsko straciło zainteresowanie i wycofało się. Badania na terenie ośrodka trwały trochę dłużej. Tam właśnie zatrudniony był Bernard Westcott. Odwiedził nas kilkakrotnie, ale nie wspomniał o swojej pracy, a my nie zadawaliśmy żadnych pytań. Wiedzieliśmy tyle co reszta mieszkańców miasteczka, że przeprowadza się działania dla skontrolowania bezpieczeństwa miasteczka. Dopiero gdy akcja została ukończona i Bernard miał na zajutrz wyjechać do Londynu, Zdecydował się porozmawiać z nami o tym, co się tu wydarzyło. Mam dla was pewną propozycję, rzekł. Przez pewien czas musimy mieć mildność na oku i wiedzieć, co tu się dzieje. Moglibyśmy oddelegować tu jednego z naszych ludzi, który przekazywałby nam swoje obserwacje, ale to by nie było najlepsze rozwiązanie. Taki człowiek musiałby zacząć od samego początku. Obcemu przybyszowi niełatwo jest włączyć się w życie jakiegoś miasteczka. To wymaga czasu. Poza tym musiałby jakoś usprawiedliwić osiedlenie się tutaj i przystąpienie do jakiejś normalnej pracy, inaczej nie mielibyśmy z niego wiele pożytku. Gdybyśmy natomiast znaleźli kogoś odpowiedzialnego, kto zna tutejsze środowisko i kto informowałby nas o wydarzeniach, jakie mogą tu mieć miejsce, byłoby to na pewno korzystniejsze dla obu stron. Co o tym sądzicie? Zastanowiłem się chwilę. Nie jestem pewien, odpowiedziałem. To zależy, co wchodziłoby w zakres naszej współpracy. Spojrzałem na Janet, która rzekła chłodno: Wygląda na to, że mielibyśmy szpiegować naszych sąsiadów i znajomych. Sądzę, że odpowiedniejszy byłby do tego zawodowy agent. To jest przecież nasze miasteczko. Poparłem ją. Bernard skinął głową, jakby spodziewał się takiej odpowiedzi. Wrośliście w tutajsze społeczeństwo. Uważacie się za jego cząstkę? Spytał. Staramy się i chyba nam się to udało. Znowu skinął głową. To bardzo dobrze, powiedział, bardzo dobrze, jeśli poczuwacie się do pewnych obowiązków wobec tych ludzi. O to właśnie chodzi. Potrzebny nam jest ktoś, kto obserwowałby bacznie tutejsze społeczeństwo, mając na sercu jego dobro. Nie rozumiem po co, skoro radziło sobie doskonale samo przez kilka wieków. Tak istotnie było, przyznał, ale teraz ci ludzie potrzebują opieki. Przed czym chcecie ich chronić? Chwilowo głównie przed łowcami sensacji. Czy myślisz, mój drogi, że to przypadek, że gazety nie rozpisywały się o tutejszych wydarzeniach od razu, 27 września i że po odwołaniu stanu alarmowego nie zjechały tu hordy dziennikarzy? Oczywiście zajęła się tym służba bezpieczeństwa. Sam mi o tym powiedziałeś i to jest to zupełnie zrozumiałe. Nie mam pojęcia, co się dzieje w ośrodku, ale wiem, że to sprawa dyskretna. Tam miał być centralny punkt, z którego promieniowało zagrożenie. Czy tak sądzą mieszkańcy miasteczka? W każdym razie większość. Oczywiście są różne wersje. To są właśnie rzeczy, o których chcę wiedzieć, więc zwalają całą winę na naukowców z ośrodka. Naturalnie. Jakże mogłoby być inaczej? W Midwich? No więc mogę cię zapewnić, że ośrodek nie ma z tym nic wspólnego. Potwierdziły to nasze bardzo drobiezgowe badania. Ale wobec tego cała sprawa zakrawałaby na absurd. Bynajmniej. Chyba, że w ogóle każdy wypadek uważa się za jakąś formę absurdu. Czy mówiąc o wypadku masz na myśli przymusowe lądowanie? Bernard wzruszył ramionami. Nie wiem, ale chodzi mi o coś innego. Prawie wszyscy mieszkańcy ulegli działaniu jakiegoś ciekawego, zupełnie nieznanego zjawiska. A teraz wy oboje, tak jak reszta tutajszej ludności, uważacie, że to wszystko już minęło, skończyło się definitywnie. No cóż, rzekła Janet, przyszło i poszło, więc chyba się skończyło. Tak sobie zwyczajnie przyszło i zniknęło bez żadnych skutków. Bez żadnych widocznych konsekwencji odparła moja żona. Oczywiście oprócz ofiar śmiertelnych. Ale brak widocznych skutków niewiele znaczy w dzisiejszych czasach. Można na przykład mieć w sobie potężną dawkę promieni X, promieni gamma lub innych i chwilowo nie wykazywać żadnych groźnych objawów. Oczywiście to tylko przykład. Tych promieni nie było tu, inaczej wykrylibyśmy je z łatwością. Ale było coś innego, czego nie potrafimy wykryć. Coś zupełnie nam nieznanego, co powoduje, nazwijmy to sztuczny sen. Jest to fenomen zupełnie dla nas niezrozumiały i bardzo niepokojący. Czy naprawdę wolno bez trosko założyć, że tak szczególny incydent może wydarzyć się i minąć bez żadnych następstw? To nie jest wykluczone, może jego działanie nie pociąga poważniejszych konsekwencji, jak zużycie tabletki aspiryny, ale na pewno trzeba śledzić bacznie dalszy bieg wypadków, aby przekonać się, jak jest naprawdę. Janet zmieniła trochę stanowisko. I pan pragnie, abyśmy robili to w pana imieniu? Obserwować i notować ewentualne następstwa? Zależy mi na wiarygodnym źródle informacji. Muszę otrzymywać stałe i aktualne wiadomości o tym, co tu się dzieje, abym w razie konieczności mógł bezzłocznie podjąć skuteczne kroki. Pragnę dostawać sprawozdania o stanie zdrowia i morale tutajszej ludności. Nie ma mowy o jakimś szpiegowaniu. To wszystko jest nam potrzebne, aby móc roztoczyć nadmiedwycz ojcowską opiekę.